Dzień dobry wszystkich, witam 12 dnia października, gdzie jestem? Kobyłka, tak, ładujemy w kobyłce, zaczynamy nowy tydzień. Ja po długim weekendzie jestem wypoczęty, żartowałem, zmęczony jestem gorzej jak przed weekendem, ale nie powiem dlaczego, no grzyby mnie zmęczyły. Powiem tyle, więc nie ma co, zaczynamy, ładujemy, lecimy. Powiem wam tak, ładujemy takie plastikowe, drogowe stojaczki. Tego będzie na 3 kursy, więc dzisiaj mam taki dzień wokół komina. Zaczynamy tylko w kobyłce, potem jadę do Grójca, zrzucam, wracam na pusto, ładuję, jadę tam, wracam na pusto i tak 3 razy. Czyli potrójny taki ten tego tamtego. Oprócz tego, tak jak mówiłem, jest no dzisiaj chęci moje są takie dość marne, no ale trudno się mówi. W tym tygodniu chyba będę ganiany. Coś mi się tak wydaje, dlatego że Marcin jest na przymusowym wolnym. Otóż u jego syna w szkole wykryto COVID. No i wszyscy muszą iść solidarnie na kwarantannę. Więc będzie musiał siedzieć ten tydzień cały, nawet więcej, w domu. Mniej więcej będę jeździł sam. To by było na tyle. A tymczasem chłopaki ładują, ja zaraz startuję i z niego wracam i potem znowu i tak blum 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 blum. Także jest szansa na Sławku, pozdrawiam serdecznie i do później. Pierwsze załadowane, więc ruszamy. Fajnie, nie? Kurde, człowiek myje samochód, chce mieć czyściutki tak z poniedziałku do jakiegoś, a tu załadunek na takiej budowie, trochę offroadowo. Nie, fajnie, fajnie, mi się podobają mi się takie klimaty. Także luzik. Dobra, teraz jadę, tam mam mniej więcej teoretycznie godzinę drogi. I potem tutaj wracam. Zaraz muszę zadzwonić do tamtego chłopaka stamtąd. Okej, okay, musimy się wywinąć. No właśnie, ty masz kurde ten, na wszystkie koła napęd, a ja tylko na przednią oś. I tam już im się zaanonsować, że jadę, jadę, bo oni gdzieś tam na budowach są. I potem tutaj będę wracał, też muszę z pół godziny wcześniej zadzwonić, żeby się zaanonsować, że jadę, jadę. Kurde, ale tu ruch jak na Marszałkowskiej, ja pierdykam, dobra, ja trochę przyspieszę, cholercia jasna, bo się nie wyrobimy tutaj. A tu się wyminimy, wyminiemy. O, tak, w ten sposób. Okej, dobra. O, także tak mniej więcej wygląda sytuacja i takie 3 kółeczka, pik, 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 no chyba, że będą 4, to zależy jak im się uda to wszystko załadować, żeby miało ręce i nogi. Okej, okay, dobra, no to dobra, to puść. Okej, okay, pierwszy kurs zrobiony. Zobaczcie, jadę po drodze, która jeszcze nie jest oddana do ruchu, ale fajnie, tylko teraz jeszcze muszę się stąd wykaraskać, no chyba tutaj jest wyjazd. Dobra, i jadę z powrotem teraz do kobyłki, tam będziemy ładować znowu. Już wiem, bo tutaj między Tarczynem a to jest piękny wyjazd. Między Tarczynem, proszę państwa, a Grójcem to jest taki objazd ze światłami. Nie wiem, czy ci co jeżdżą to będą kojarzyć. Dobra, ja się tu wbiję. To teraz będzie na 8 dni zamknięte i będzie zrobione tutaj właśnie po tym odcinku, co teraz ja jadę. Jechałem, znaczy się. I będziemy to tak objeżdżać. O, te po lewej stronie, te wszystkie biało-czerwone pałąki, znaczy te jerseye to się nazywa. To właśnie je przywiozłem i ja będę jadę po następne. Także też, kurde, coś tutaj się, wiesz, udzielacie, nie? Znaczy ja się udzielam przy budowie drogi. A jak? Jeszcze, żeby tak nie padało. Trochę zmokłem, ale trudno. Także nie jest źle, nie jest źle. Teraz następny kursik 12.10. No, trochę się zejdzie. Ale oni tu pracują do tego, jeśli będą do gry pracujecie, dopóki nie przyjedziesz. Dobra, aha, okej, okay, dobra. Także zobaczymy, co to z tego będzie. Drugie kółeczko robię i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że to fajna jest taka robota. Dostałem obiad, zajechałem tam na załadunek, ładujemy, znaczy w sumie to chłopaki ładowali, ja tu stałem, tylko otworzyłem samochód. Podchodzi gość, trzymaj, patrzę, no obiad,
No dobra, dziękuję. No, także obiadek zjedzony. A teraz można jechać dalej. Drugie kółko w połowie mniej więcej i jeszcze potem będzie trzecie kółko. No i na dzisiaj już raczej nic nie będzie, ponieważ tak jak obliczyliśmy, to zakończymy nasze transportowe przetentegowania 18.30, 19 mniej więcej. Także tak mniej więcej to wygląda, no i potem już jadę. Kto zgadnie gdzie? Ha! Wiedziałem, że Sławek wygra. Także ja lecę. No ten deszcz trochę niepotrzebny. A znaczy potrzebny jest, ale wiecie. Wiecie, rozumicie akurat, kurde, jak mam rozładunki. Ale spoko. Podoba mi się. Nie jest źle. Dobra. Także pochwaliłem się, a teraz jadę dalej. O, ostatnie kółko będziemy ładować. Wszystko muszę się tutaj wtrążolić. Kurde, pada cały czas, cholera jasna, ale trudno się mówi. Jakoś to przeżyjemy. O kurde, o tak, o super. Także tak to mniej więcej wygląda. Jak to wygląda tutaj? Aha. Ale to już nie będzie pełny nawet samochód, powiem wam szczerze. Okej. O tak. O, i sobie jeszcze dzisiaj jeżdżę drogami wyłączonymi z ruchu, jeszcze nie oddanymi. Taki jestem uprzywilejowany. No i dobra, idziemy otwierać samochód i czekamy, bo zaraz mamy przyjechać, bo jechałem drogami zamkniętymi i przyjechałem pół godziny wcześniej niż powinienem. No dobra, 25 minut. Dobra, moi drodzy, ostatni kurs załadowany. Teraz jedziemy. A jeszcze tutaj się trzeba wykaraskać, bo to nie taki hop-siup. Gdzie on tam? Aha, tam wjeżdża? No to dobrze. Okej. Okay. A, bo oni tu parkują czy coś? Nie, on będzie tyłował chyba. Dobra, udało się. Czyli ostatnie błoto. Teraz już jest takie błoto, no to cały dzień pada w sumie, jak ja tu przyjechałem. O, i tyle. Co chciałem powiedzieć? Jadę teraz to rozładować i następnie jadę na załadunek. Mam nadzieję, że się nie przestraszą paki, ponieważ paka to jest jedno wielkie bagnowisko i błotowisko. Także mam nadzieję, że nie będzie problemu. A ja teraz sobie stąd wyskakuję. Jadę sobie tutaj na skróty, nie będę jechał przez Kobyłkę, przez tutaj te mieściny takie obok. Tylko tam w oddali, nie wiem czy widzicie, ale tam jest S8. Także S8 i ja sobie to S8 zaraz wjadę, a w jaki sposób to zaraz wam pokażę. O i teraz ja jako, nie wiem jak on chce jechać, tak, ale najwyżej ja bym przed nim przejadę. Jako pracownik robót drogowych tutaj, stąd biorący, jako transport wewnętrzny, tak, tak, to ja sobie, moi drodzy, pojadę drogą zamkniętą, bo mogę, bo dostałem pozwolenie od Ariela. To jest chłopak, który ładował też otoż rzeczy. Ja sobie tutaj tak przejadę. Mam nadzieję, że naprzeciwka nic nie jedzie, nie. Okej. Okay. Aczkolwiek nie jestem jedyny, bo to też widziałem, że kilka razy już jechały jakieś osobówki i tak dalej. Ale jadę póki co zamkniętą drogą, która, już się dowiedziałem, jest w pełni sprawna, w pełni już gotowa do oddania, tylko gdaka coś cały czas marudzi, nie wiedzieć czemu. No i tyle. Teraz jadę lekko pod prąd, ale pamiętajcie, to jest droga zamknięta, więc tutaj przepisy póki co na razie jeszcze nie obowiązują. O, bo my wcześniej tak przeprowadzili. Nie wiem, po co kierunek włączyłem, ale niech będzie. Jestem przepisowy. No i w ten sposób, oto w sposób. Już praktycznie jestem na zjeździe na S8. No i dokończając jeszcze, nie wiadomo czemu, nie wiem, może jakiś kurde rządzący nie ma czasu na otwarcie tego węzła, no bo jakoś muszą sobie tam coś porobić.
mieć pretekst do wypicia butelki. Okej, dobra. No i w ten oto sposób już jestem na drodze legalnej. O. I już teraz można jechać dalej. Zaoszczędzone z samego wyjazdu przez kobyłkę jakieś 20 minut, bo 20 minut w tą stronę też miałem zaoszczędzone. Można? No teoretycznie nie, ale ja jestem pracownikiem robót drogowych tym razem. Dzisiaj. Oddaję. Pan pani zaplombowany? Tak, można zobaczyć. Dobra. Jest. No właśnie jestem zaplombowany, właśnie wyjeżdżam, godzina jest 22. Ja przyjechałem na 19, bo miało być gotowe. Ja to tak na oka muszę. Nie, ja wiem, kamera musi uchwycić. Najlepszego. Dobra, dostałem jeszcze darmowy bilet od pani, która mi tutaj prowadziła, jeżeli chodzi o załadunek. Żebym nie musiał becelen robić. O tak. Także wyjeżdżam o 22. No dzisiaj miałem być... Sławku, pozdrawiam cię tak czy siak, wiesz, nie ma problemu. Ale miałem dzisiaj sobie kulturalnie pojechać do domciu. Poczekajcie, tylko sobie bramę otworzę. O, super. O. Miałem sobie pojechać i tak dalej, zwłaszcza, że dzisiaj był taki dość męczący ten dzień, jeżeli chodzi o pracę taką fizyczną, a jak? Nie, bardziej deszcz i błoto. To bardziej mi przeszkadzało. Dobra, poczekajcie, ja przepuszczę tutaj ten solóweczkę. O, dobra, i można jechać. Także tak mniej więcej tak to wyglądało. A, no i na sam koniec już tak, iść do domu, a za chwilę a jeszcze po drodze coś zabierz. No i to po drodze właśnie tak się skończyło, że przyjechałem o 19, a wyjeżdżam po 22. Także takie też są akcje, jeżeli chodzi o pracę taką, jaką wykonujemy. A więc na to też, jeżeli ktoś, bo mam pytania, a ja bym chciał spróbować, ja mówię, próbuj! Tylko mówię od razu, są plusy, ale są też minusy. O, na które też trzeba się przygotować. A tymczasem kierunek Kraków. Jadę do Krakowa. Nie wiem, gdzieś się zatrzymam. Powiedzmy. Kurde, otworzyli ten mop. Teraz jak jechałem na długi weekend, ten za Kielcami przed Jędrzejowem. Zakrzów. Jakoś coś takiego. Nie pamiętam. W każdym razie otworzyli, jest otwarty, nówka, funkiel i w ogóle i tak dalej. Nie wiem, czy mi się będzie chciało tak daleko jechać, ale spróbujemy. O, powiem tyle. Bo dzisiejszy dzień, tak jak mówię, trochę mnie zmęczył. To ten deszcz przede wszystkim, to błoto i tak dalej, i tak dalej. Z taką skromną nadzieją sobie ujechałem, że o, fajnie, dzisiaj będę w domciu. A tu, jep. Nie, kurwa, chamie, nie pojedziesz do domu. Ja ci tak załatwiłam, że nie będziesz w domu. No, właśnie. Także ja się z wami żegnam, bo ja sobie będę po prostu jechał. I tyle. Tyle. Dzień dobry, dzisiaj mamy wtorek. Wtórek, 13 dzień października. Kraków, Balice. Na lotnisku czekam na... W sumie to nie wiem na co. Znaczy na rozładunek czekam. A że mam plombę celną, to nie mogę nawet otworzyć. Pani powiedziała, że muszę poczekać 10, 15, 20 minut. To czekam. Także leje jak cholera cały czas, niestety. Tutaj też. Więc sobie stoję, więc sobie siedzę w samochodziku i sobie tak sobie tu patrzę. Bardzo fajny, kurde, tutaj jest ten terminal. To cargo, ten terminal. No, cargo może nie jest zbyt wielkie, ale jak zawsze. Jakoś sobie dają tutaj radę widocznie. No, także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Zobaczymy, co dalej się rozwinie. Na razie to tak, tutaj jak już załatwię sprawę rozładunku, to wtedy zrobię kilka metrów dalej, pojadę na Orlena. Muszę się zatankować, bo się Renatka domaga się, o jest masakra.
No ale nic. Tymczasem tak, śniadanie już mam zjedzone. Kawę zrób. Kuźwa, kawę. Że kawy nie piłem. A, pierdykam. Dobra, to nic. Z wami się na razie żegnam. Bo kawę przecież muszę zrobić. Przecież ja kawy nie zrobiłem. Tak się rano zająłem wyjazdem, że tylko toaleta i siu, a kawy nie zrobiłem. Siemandero, jak tam u was? Ha, u mnie leje, jak widzicie. O kurde. Po czymś nie zatkałem. Krótki raporcik. Otóż jadę teraz na załadunek. Stanąłem sobie pod Lidlem, zrobiłem sobie małe zakupy. Takie szybkie, bo paluszków nie mam. Uzależniłem się. Do tego jeszcze winogronka, pieczywko. I teraz sobie już tam siedziałem już w sumie, to kurde, poszedłem na górę, już nawet zasypiałem. Za chwilę SMS, dobro, coś tam w Olkuszu. Także jadę teraz na załadunek do Olkusza i to, co będziemy ładować w Olkuszu, zawozimy do Chełmna, czyli kujawsko-pomorskie. I później jeszcze doładunek mamy w Mysłowicach i z tym z kolei jedziemy do miejscowości Osie. Znana mi to jest miejscowość, ponieważ w miejscowości obok odbywaliśmy wakacje w tym roku i dlatego wiem, gdzie to jest. Ha, taki jestem. Wszystkie rozładunki są na jutro rano. 8, 9, 10, 11. Przepraszam, jakieś takie straty, pierdaty i tak dalej, i tak dalej. Także robota luźna. A więc na luzie, teraz tylko aby załadować. Najbardziej to ten deszcz, kurde. Dobrze, że mam ten prezent od teściowej w postaci tej mojej kurtki przeciwdeszczowej. Bo jednak się przydaje. Dziękuję, mamusiu. Przydaje się. Zwłaszcza w taką pogodę. Gdzie wieje, pada, 4 stopnie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest w kij puchał, czy jak to tam się mówi. O. Żyluz. A Marcin wypoczywa. No ale ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł wypoczywać. Nie, nie, takiego wypoczynku ja nie zazdroszę nikomu, łącznie ze mną, sobie też nie. Jeszcze, aby tylko te 3 dni wytrzymał i wraca za kółko. Te kwarantanny są strasznie uciążliwe i strasznie upierdliwe. Ale cóż. Oj, pogoda jest super, naprawdę, kurde, non stop leje, ja pierdykam, normalnie szok. Ale fajny towar mam, wiecie? Takie puste butelki, to jak na olej wygląda, takie 5-litrowe na olej. Kozaki. I takich będę miał 6. Waga zerowa, ale cicho, żeby się nie dowiedzieli. I tak mam doładunek, także luzik. Dobra, jedzie następny zestaw. A nie pokazywałem wam podłogi. Błoto. Nie mam szans, żeby to w ogóle zamieść ani nic, bo to jest po prostu mokre. Jedynie co, to ewentualnie, nie wiem, jakaś szufla metalowa, której nie mam. No ale trudno, no muszę poczekać, aż to wyschnie albo cokolwiek innego i dopiero to wymieść albo wytentegować. Chyba, że gdzieś łopatę jakąś metalową kupię. To wtedy ewentualnie może pomóc. Ale roboty drogowe były. Odwalone. Dobry uczynek zrobiony. No to muszą być jakieś minusy i ofiary. Proste. Dobra, jeszcze 2 palety. Ty, zarąbisty to jest, naprawdę. To w ogóle nie waży. Takie coś to ja mogę codziennie wozić. Naprawdę. Pierwsze załadowane, można ruszać i tyle. Rana, do widzenia. Okej, dobra, ale wyglądam, ale nic, przynajmniej trochę suchy jestem od tej kurtki, kurtka się musi wysuszyć. Okej, a ja ruszam i jadę teraz do Mysłowic na doładunek. O, jakby nie było. Dokumenty, mam wszystko, mam, fajnie poszło, tylko szkoda, że w deszczu. Ale trudno się mówi. Nie takie rzeczy się od tego wywało, spoko luz. Twardym trzeba być, nie miękkim. Najwyżej się rozchoruje. Tu.
Nie, to zły pomysł, to bardzo głupi pomysł. Nie, to żadnych chorób, nie, tu. Siedzieć w domu, tu. Nie no, tam nieraz można, ale tak na dłuższą metę to niekonieczno, jak to się mówi po angielsku. Okej, teraz skręcić i jechać dalej. Coś mi się dostało, jakieś błoto chyba mi się dostało, cholera jasna, do tego, do hamulcu, bo w hamulce mam spoko, ale szura były sprawdzane, bo ja jak gdzieś tam jestem u jakiegoś mechaniora albo coś, to zawsze proszę o sprawdzenie hamulcy, jest ok. Także po wczorajszym to się wcale nie dziwię, że tam coś się dostało. Spoko, luz. Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Doładunek poczyniony, czyli można dalej uciekać. Dobra, dwie paletki małe, aczkolwiek trochę ciężkie, bo jakieś pierścienie jakieś w każdym razie, ale suma summarum i tak jest wszystko elegancko. Dobra, teraz co? Teraz muszę sobie ustawić drogę i zaraz będę jeszcze dać znać pani szpedytorce. Ale są pierwszeństwa, są priorytety. Muszę odpisać żonie, bo ona mi napisała wiadomości. Także muszę zaraz jej odpisać. No i będę mógł ruszać dalej. Także dobra, to. Jeszcze formalności, dobra. O, to ja się tu zatrzymam na chwilę i można teraz działać. No, pogoda nie odpuszcza. Nic a nic, cały czas kurdeleje. Ale zobaczymy, bo może już za łodzią, nie będzie padał. Zobaczymy, bo Piotrek, dzwoniłem do Piotrka, Piotrek mówi, że jedzie od Poznania, tam tylko kropi. Jest fajniejsza pogoda, jest lepsza temperatura i tak dalej, i tak dalej. Także łudzimy się tym, że jak już miniemy Łódź, to będzie wtedy lepiej. Na razie jadę objazdami, ponieważ odcinek pomiędzy Piotrkowem, wróć Częstochową a Piotrkowem, o w ten sposób, w tej kolejności, jest zawalony. Żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Jest zatentegowany na maksa. Kilka kilometrów z jednej strony, kilka kilometrów z drugiej strony, kilka kilometrów z trzeciej strony, czyli od Warszawy. A jeszcze przy tej pogodzie to jeszcze jest tak, a nie inaczej. Także jedziemy sobie objazdem i już mi pokazuje, że w ten oto sposób do celu nie dojechałbym na godzinę 19.47, teraz aktualnie jak mi pokazywało, tylko na 18.33. W ten sposób. Oczywiście to trzeba doliczyć do tego jeszcze troszeczkę tych oto minutek, jak już dojedziemy tam do jakiejś głównej drogi, ale tak czy siak będzie to dużo szybciej. Aczkolwiek i tak nie będę jechał do końca, ponieważ jak wiadomo, zatrzymam się gdzieś wcześniej na jakimś mopie, na jakiejś pompie, nie wiem, na Lotosie może, nie, czy tam jest po drodze cyrk, Lotos i coś tam jeszcze, nie wiem, zobaczymy tam, gdzie prysznic jest. No i tam się zatrzymamy i się trochę ocieplimy ciepłym prysznicem, o ile będzie ciepła woda, mam nadzieję, że będzie. No i już będziemy mogli odpocząć sobie po wczorajszych wojażach. Obejrzeć jakiś film jeden, drugi i spać o normalnej godzinie, żeby jutro być gotowym na następne zadania. Rano rozładunek w hełmie, a potem szybka akcja do osie i potem już będziemy szukać czegoś. Znaczy nie ja, szpedytorka. Żebyśmy mogli dalej jechać. Tak w skrócie. A tymczasem piękna jesień się zaczyna. Zobaczcie jakie kolory, jakie kurde są fajne. Ja wiem, no pada. Ale i tak czy siak jesień jest piękna. I będę się nie zgadzał z każdym, kto powie inaczej. No, począwszy od mojej żony. Tak. Lubię się. A ja lubię. Wszystko w temacie. Więcej dyskusji nie potrzeba.
Do celu, moi drodzy, 130 km. Zatrzymałem się teraz tutaj, ponieważ na tym mopie, na którym się będę docelowo zatrzymywał, czyli ostatni mop przed zjazdem, to jest zwykły niestety mop bez prychy, więc musiałem się zatrzymać. No i tyle, i teraz już można lecieć dalej. Tak jak powiedziałem, do celu mam 130, ale do tego ostatniego mopa, mop Nowy Dwór, mam ze 100. Coś takiego, i tam już się zatrzymuję i tam już kończę dzisiejszy dzionek. Leje cały czas. Zero jakiejkolwiek przerwy. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Taka pogoda, deszcz też jest potrzebny, jadę dalej. No to co, dobry wieczór i w ogóle i tak dalej, tak? Nie, no to już jest na luzie. Wieje jak cholera, pada jak cholera, zresztą widzicie, co drzewa robią. Samochodem podobnie majta jak i tymi drzewami. No ale nic, w każdym razie ja teraz już zostałem kinomaniakiem, także oglądam sobie filmy i czekamy do jutra. Wjechałem sobie na mop Nowy Dwór, a tam awaria, więc już jechałem do Malankowa, a się okazało, że jeszcze jeden jest mopik, który kurde jest nieuwzględniony w Google'ach, ale nie powiem wam, jak się nazywa, bo nie pamiętam, coś na Z, ale to wam ewentualnie jutro powiem, a tymczasem ja się z wami żegnam, oglądam i jutro się widzimy, może jutro, nie, też ma padać, ale może będzie mniej wiało jak teraz. Ojejku, dobra, może jak tak się podświetlę. Powiem tak, szkoda, że tego nie czujecie. Może słyszycie, ale nie czujecie, jak buja samochodem. Ja już się kładę spać, ale wiatr jest taki, że nawala tak w samochód, że masakra. Także nie jest fajnie. Ale może dzięki temu szybko zasnę. Okaże się. Na razie dobranoc. Cześć. Dzień dobry, 14 dzień października, środa, piękna pogoda, wiatr huraganowy, do tego jeszcze cyklonowe opady, hełmno, jestem na rozładunku, czekam teraz właśnie, aż odpali tam manitkę i tak dalej, będziemy teraz zdejmować te plastikowe coś, a tutaj mam drugi ładunek, taki wielki, także wszystko jest fajnie, wszystko cacy, północy nie spałem, jestem niewyspany. Naprawdę wiało niesamowicie, majtało mi cały czas samochodem, kurwa, nie mogłem zasnąć. Zasnąłem, obudziłem się w 3:30 i już potem już, nawet przed 3:30, potem już nie mogłem zasnąć. Masakra, ale nic, dobra. W każdym razie już na pierwszym rozładunku jestem. Mam nadzieję, szybko zdejmą, jadę dalej. Bo tam czekają na to. A w ogóle jestem w prezencie od teściowej, bo inaczej to nie da rady. I tak wieje. Masakra! Okej. Rozładowane w ten piękny dzionek. Chłopaki się troszkę wkurzyli, bo rozładowywali tym sprzętem. Czekaj, źle pojechałem. A o tym żółtym sprzętem, co widzicie przede mną, wkurzył się, bo mówi, że kurna, masz więcej pieprzenia się jest. I wzięli to ręcznie, rozładowali, pozdejmowali sobie ręcznie palety, pozanosili do magazynu, kuźwa. No i tyle, i wszystko w temacie. Ojejku, dobra, ja już mu zamykałem. Znowu kurde jestem mokry, bo tutaj znowu leje cały czas. Znaczy znowu, nie znowu, cały czas leje. Ale nic, do następnego punktu mam 40 km. Do tego drugiego, z tymi dwiema małymi paletkami. Zaraz muszę jeszcze napisać panience szpedytorce, że już pierwsze rozładowane. Akurat zaczęła pracę, bo jest godzina 8:00. Także lecę dalej. Drugie rozładowane. Jak widzicie, w podobnych warunkach, nawet może jeszcze gorzej, bo tamto przynajmniej nie było tego deszczu na tym podwórku, a tutaj jest tak nie za ciekawie. Ale nic, nie pierwszy, nie ostatni raz takie coś. Okej, dobra, teraz tutaj wykręcimy i możemy stąd jechać, w sumie to nie wiem za bardzo gdzie, ale
Może zaraz się coś wyjaśni, okaże i w ogóle i tak dalej. Także wiem, najpierw pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to się zatrzymać i zrobić sobie kawę. O, i jak już kawę sobie zrobię, no wtedy będziemy się martwić, co będziemy robić dalej. A tymczasem wyjeżdżam. Swoje odczekałem, palety dostałem, załadowałem, wyjechałem. No właśnie, mam towar do Krakowa. A teraz jadę do drugiej miejscowości, która się nazywa Dąbrowa albo Dąbrówka, nie wiem. Tutaj 50 km od Bydgoszczy w stronę Inowrocławia. Nie patrzyłem na zlecenie, faktem. Znaczy spojrzałem, ale zapomniałem. W każdym razie teraz jadę tam po jedną jeszcze paletę, która będzie jechała do Goczałkowice-Zdrój. I to wszystko będzie jechało z rozładunkiem na dzisiaj. Nie wiem jak, ale dzisiaj. Więc zobaczymy. Może się uda. Przecież nic. Dobra, zjedziemy trochę. Niech on sobie przejedzie, ja się schowam. Tu same duże stoją. Ok, i można jechać dalej. Nie wiem, co tu jest za zakład, ale tutaj jakiś. Jakaś mleczarnia czy coś. W każdym razie. W każdym razie podobnież ma to być na dzisiaj, tylko te godziny, które są, to ja już teraz do Krakowa raczej się nie wyrobię. Jest godzina 12, a jeszcze załadunek tam o 14 i potem 18 czy 19, coś takiego. Dobra, będziemy kombinować. A nóż widelec. To wiecie. Widzicie, rozumicie. Do tego biznesu, jak ktoś idzie, to potrzeba jest dwóch rzeczy, które trzeba umieć ze szkoły. To jest geografia i matematyka. Geografia, żeby wiedzieć, gdzie jakie miasta są, a matematyka do tego, żeby umieć wyliczyć czas. Bo już o tym, że jakieś tam na drodze mogą być zawirowania i tak dalej, to nawet nie wspominam. Ale to tak między nami. No. Dobra, nic, jadę. Oj, mówiłem wam coś o tym, że dzisiaj jeszcze mają być rozładunki. No właśnie. No właśnie, oddalają się dzisiejsze rozładunki, ponieważ godziny awizacji są takie, a nie inne, a godziny załadunków miały być inne, a są takie. Tak jak tak. Tam czekałem godzinę z małym haczykiem i tak dalej. I już pani szpedytorka już SMS-y co chwilę, czy długo jeszcze, czy już wyjeżdżam, czy już wyjechałem, czy już jadę, czy już to tamto, samto. Bo tu, szybko, no i tu jestem. Natomiast teraz właśnie poszedłem, a chłopaki mówią, to ta maszyna. No ja mówię, no dobra, no to co, nie, my ją jeszcze szykujemy. Minimum godzina. Minimum. Czyli godzina, półtorej, dwie. Na tą chwilę mamy godzinę 13. 14 po 14, no, czyli na jutro prawdopodobnie. Na razie wysłałem SMS-a z wiadomością do pani szpedytorki, ale chyba ją to ta informacja zbyt przygniotła, bo nie może się podnieść i odpisać. A ewentualnie dostała zawału, nie wiem, jedno z dwóch. Teraz jeszcze będę próbował się pytać, jak jej zdrowie, bo może być kiepsko. Także tak wygląda sytuacja. A tymczasem co? Kończę film oglądać, bo sobie włączyłem jakiś film. Biały dom w ogniu, w płomieniach, czy coś. Takie jakieś takie, zabili go i uciekł. Ale w sumie można sobie pooglądać. A co mam innego do roboty? Kawa wypita, śniadanie, obiad zjedzony, etc. Na dworzu pada, więc w środku tylko tam przetarłem sobie troszeczkę kurze. Także chyba, że pójdę spać. Bo w nocy się nie wyspałem. Dobra, jeszcze się zastanowię, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale zarąbista firma. Po prostu genialna. Klient miał dzisiaj dostać towar. Oni mieli się zentegować do 14. To już w ogóle 14 to w ogóle już była. O ja pierdykam.
i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc wyjeżdżam, jest godzina 16. Więc ani jeden, ani drugi, ani Kraków nie dostanie towaru dzisiaj, ani Goczałkowice też nie dostaną towaru dzisiaj, bo po prostu już nie będą oni pracować. Ja tam sobie gdzieś dojadę po drodze, a rano resztę załatwię i tyle. Także ruszam z tej porąbanej firmy. Ja mówię, tak, wszystkich traktujecie tak, tych swoich klientów? No, szczery, przynajmniej szczerze odpowiedział. Masakra. Siemano, znowu się doświetliłem. Dobra, teraz tak, raporcik wam zdam, już taki wieczorny. Godzinę mamy teraz 20:30. Ja już dojechałem na MOP, na który chciałem dojechać nawet jeden dalej. Mniej więcej. Do Bieszowice. Do celu zostało mi 60 km. W każdym razie tu się zatrzymuję. Jak wam mówiłem, rozładunki miałem mieć dzisiaj. Jeden i drugi. Otóż było takie zamieszanie, było takie... to trzeba by było książkę napisać, co to się dzisiaj działo. I dlatego... znaczy tak, jeżeli chodzi o Goczałkowice, zadzwoniłem do firmy, do której będę jechał z tym ładunkiem. I tam pani odebrała. Wie pan co, czy pan przyjedzie dzisiaj, czy pan przyjedzie jutro? Dla nas to nie ma jakby dużego znaczenia, bo mechanicy się dopiero tym zajmą jutro lekkim popołudniem albo nawet na drugiej zmianie. Także na luzaku, nie ma problemu. Ja mówię, super. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, Kokotów dokładnie, no to tu trochę było gorzej. To było gorzej, ponieważ pewne niedoinformowanie pomiędzy jedną a drugą stroną było tak, że no kiszka wyszła. Niestety musiałem z panem przeprowadzić bardzo emocjonalną rozmowę, ponieważ pan zaczął za bardzo jakby... On był rozemocjonowany strasznie, a ja strasznie nie lubię, jak ktoś do mnie mówi w języku szewskim. Ja rozumiem, że możemy sobie pogadać, że kuchu i w ogóle i tak dalej, natomiast tutaj akurat nic go do tego nie uprawniało, więc musiałem szybko powiedzieć, że by zamilkł. Albo w ogóle, żeby się nie odzywał, albo niech normalnie ze mną rozmawia. Ponieważ ja nie jestem ani szefem w tej firmie, ani szpedytorem, ani osobą jakby władną cokolwiek, więc ja jedynie wykonuję zadania, które mi są zlecane. Więc tutaj było to, że no pani szpedytorka też miała z nim bardzo niemiłą rozmowę i wyszło no wszystko w ten sposób, że pan z Krakowa, podejrzewam, to jest oczywiście tylko moje zdanie, moje podejrzenie, żeby nam zrobić na złość, to on dzisiaj na to już nie będzie czekał. Jutro rano nie będzie na to czekał, on będzie na to czekał o godzinie 16. I w ten oto sposób rano jadę rozładować Goczałkowice, może być 8-9. A później zobaczymy, tak? No, o 16 dopiero mogę tam jechać na rozładunek. Także jak ktoś tam się postara, jeżeli się dogadają, to pojadę wcześniej, jak się nie postarają, to może jakiś szybki przerzut czegoś małego tutaj pomiędzy, wokół komina i tak dalej. I potem na 16 już pojadę do Kokotowa. To by było historia z dzisiejszego dnia, kiedy się nie odzywałem, bo... nie dość, że to jeszcze takimi kanałami jechałem, bo dzisiaj znowu Piotrków był w takim stanie jak wczoraj, czyli masakrycznym. Także ja jechałem totalnie tam kanałami, w ogóle tutaj Sierac, Wieluń, trochę, znaczy miałem nawet przez Kłobuck jechać, ale jakoś tam trochę wcześniej tamtego i boczkiem sobie wyskoczyłem na autostradę i było wszystko fajnie i tak dojechałem tutaj i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o pogodę, to pewnie widzicie tutaj kropelki. Tak, wróciłem na południe Polski i znowu pada, stopni 4, ale nie wieje. Może dzisiaj się wyśpię, bo trochę jestem niewyspany po ostatniej nocy, tej wiecznej, więc się zobaczy. Także kolacyjka, film
Idę jeszcze, prycha tutaj jest na szczęście, to idę jeszcze sobie wezmę albo rano. Jeszcze się zastanowię. I tyle. Także co, widzimy się rano. O, żona dzwoni. Dzisiaj się dobrze złożyło. Dzień dobry, 15 dzień października, czwartek. Ja jestem w Goczałkowicach na rozładunku. Właśnie tu będą kombinacje strasznie duże, ponieważ to powinno być na palecie, ale ta firma porąbana takiego czegoś nie oddała. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Panowie już tu mniej więcej są, tylko czekają na wsparcie. Zdejmujemy i czekamy na dalsze dyspozycje, ponieważ tak jak wam tutaj wspominałem, Krakus się zbiesił i będzie na 16 dopiero chciał ten towar. Także spoko. Wszystko już jest na górze. Deski. Mój pomysł autorski, żeby nie było. Także deski zaraz mi zwrócą. O, i tyle. Także zaczynamy. Ojejku, tak jeszcze raz dzień dobry wam. Dzień dobry, dzień dobry. Co chciałem wam powiedzieć, bo trochę się zakontentowałem, że ponieważ aczkolwiek rozładowane już mam. Teraz dokument tylko muszę schować, zrobić kawkę, bo się spieszyłem. Spieszyłem się. No i tak się udało. No bez... Z małymi kłopocikami, nie tam żeby jakieś wielkie, ale malutkie kłopociki były. Musieliśmy troszeczkę pokombinować, żeby to zdjąć tak jak wam pokazywałem. No i tyle. Teraz co? Teraz robię tak jak wspomniałem, robię kawkę. I jak zrobię kawkę, to sobie ruszam do Krakowa. Na chybił trafił, ponieważ edytorka nie za bardzo ma tutaj coś. Także zaraz, a gdzie jest mój garnek? A, ja go myłem. Dobra. Także powiedziałem, no trudno, na chybił trafił, pojedziemy tam. A no już widelec będą chcieli to jakoś szybciej niż przewidywane 16. No i zobaczymy, a jak nie, no to w razie go po Krakowie sobie pojeżdżę i tyle. Kraków jest fajne miasto, bezkorkowe, bez niczego, także można sobie śmignąć tu i tam, tam i tu. Wyżej za bardzo nie mogę jechać, dlatego że od Myślenic chyba, tak, już w Myślenicach chyba, popruszyło śniegiem, z tego co mówili, więc za bardzo nie mogę tam jechać, ponieważ mam letnie opony, a do tego jeszcze niezbyt dużo bieżnika, więc niestety nie da rady, więc muszę coś tutaj na dole porobić. A więc tyle. Więc tyle na tą chwilę. Ja się zajmuję szybciutko tym, co mam się zająć i jadę dalej. A4. Dojeżdżam zaraz do Krakowa, znaczy do Balic dokładnie, na bramki. Także no, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, jadę na chybił trafił. Albo przejmą od razu, albo nie, bo w sumie to... Nie wiem. Ale nie o tym. Chciałem się podzielić taką jedną refleksją. Jeżdżąc po drogach, na przykład tak jak teraz jadę, przepraszam, jadę sobie autostradą. Pogoda jaka jest, każdy widzi, deszcz pada, deszcz leje, widoczność jest baniowata, to dupna jest. W ogóle pogoda jest taka, jaka jest. I co? I jadą takie głupie samochody. Akurat te nie. Ale ogólnie jadą takie głupie samochody z jeszcze głupszymi kierowcami, przepraszam, posiadaczami prawa jazdy, bo kierowcą to tego nie można nazwać. A o czym mówię? O światłach. Bo samochód mu powiedział, że jest ładna pogoda i on jedzie na dziennych. Okej, z przodu jakkolwiek tam widać, aczkolwiek ci domorośli monterzy też nieraz tak zamontują te światła, że albo się zepsuje, przepali, albo w ogóle nie działa, ale on twierdzi, że działa. Ale z tyłu w ogóle nie widać. Z tyłu w ogóle nie widać. I tak jak mówię, jadą głupie samochody, które nie rozróżniają, że jest deszcz, że... No bo jest widno, no jest. Tego nie możemy podważyć. Natomiast widoczność jest naprawdę dupna. A takie głąby jadą na dziennych, no na przykład teraz jedzie za mną Mazda Krakus, ale z tyłu nie, no przepraszam, zwracam honor, z tyłu coś tam usiedliło.
No i potem zdziwiony, kurde, że albo mandat dostanie, albo jeszcze gorzej, że ktoś mu w dupę wjechał, bo go nie zauważył. Bo jak jest zamglona pogoda, albo że pada cały czas, albo coś, no to wiadomo, że nie da rady inaczej. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja, taka moja refleksja. Nie wiem, czy się z nią zgadzacie, czy się nie zgadzacie, ale moim zdaniem to powinno... O, proszę bardzo. Właśnie pojechał teraz Dacia Duster, śląskie blachy. Dacia mu powiedziała, on zrozumiał rumuński, powiedziała mu: ty stary, zajebista pogoda, z Rumunii to tak się normalnie jeździ, to ty też zresztą tu jeździ tak. No i chuj, jeździ. A że go nie widać? Niech się martwi ten, co nie widzi, tak? A nie, że ja. No. Ok, bramka przejechana, bramka przetentegowana. O, krokodyl na polowaniu. Chcesz ze mną pogadać? Nie? No to jak nie, to nie. Ołki połki. Można lecieć dalej. Dobra, zostaje mi tylko jedno. Wyjechać. Nie, nie rozładowane. Nie, nie, nie. Niestety. Dwie osoby niestety się nie umieją dogadać. Są to obydwoje spedytorami. No i co, jak oni się nie umieją dogadać, to po dupie dostaje kto? Kierowca. No, także jest teraz godzina aktualnie, proszę ja was, 11:11. Bardzo fajna godzina. I do 16 mam fejrunt. Nie cieszę się z tego powodu, dlatego że wolałbym jechać. I tyle. O, ktoś chyba rozwalił z tej strony szlaban. No trudno się mówi. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Kiszka, po prostu kiszka. Deszcz pada jak cholera, ja już podjechałem. Nawet pan magazynier, z pełnym szacunkiem do pana mówię, był gotowy zdjąć ten towar. Tylko po prostu dostał od jakiejś złośliwej mędy informację: za chuj nie zdejmuj tego towaru, niech skur poczeka do 16, to się kur i tak dalej. Oczywiście moja pani szpedytorka też tu nie jest bez winy. Z smutkiem tą przyznaję. Ale to jest po prostu czyste niedogadanie się pomiędzy jednym a drugim. Po prostu jedno i drugie się nie dogadało. Podejrzewam, jak to spedycja z definicji. Jedno i drugie sobie coś tam nakłamało. I tyle. Także taki jest mój komentarz do tego. A teraz jadę, nie wiem, gdzieś stanąć i gdzieś będę sobie stał i gdzieś sobie będę czekał na rozwój sytuacji. O, tam jakiś bus stoi, to może ja też się tam na parkingu jakimś przytulę. Jest jakiś parking? Chyba jest. A, to ja też sobie tu stanę. O, dobra, niech tak będzie. Teraz jakiś film odpalę i wszystko w tym macie. O, haha. No i dobra. Okej. A to Romek. A to Romek sobie stoi. Zaraz będzie pewnie ruszał. No, a tutaj jest miejsce dla śmigłowca. Dobra, na razie chyba nic tutaj nie ląduje. Dobra, ja się tu ustawię i tyle. Może mnie nikt stąd nie wyrzuci. O! Tak. Wszystko w temacie. No i scenariusz jest taki, że stałem, ale po co mam stać, jak można jechać, także jadę na razie do Sosnowca, tak, za granicę jadę i tam będę ładował jakąś jedną rzecz, mam nadzieję, że się zmieści, i potem jak już załaduję tam jedną rzecz, to wtedy wracam z powrotem do Krakowa i będziemy do tej 16 czekać. Na razie mamy godzinę 12:30. Mi jeszcze zostało jakieś pół godziny, tak, no, 13:10 powinienem być tam na tym załadunku. Później tam załadujemy i
później już lecę z powrotem do Krakowa, no już będę czekał do tej 16, żeby zdjąć te 4 palety. Jak już zdejmę 4 palety, to wtedy będę jechał tam, dokąd ma jechać ta rzecz, ten ładunek. A dokąd ma jechać ten ładunek? Tak dokładnie zgadliście. Ja też nie wiem. Normalne, nie? Tyle razy już to powtarzałem, że powinniście wiedzieć. Nie wiem, po prostu nie wiem. No, nie mam takich informacji. Może się dowiem, jak będziemy ładować. Na załadunku się dowiem. O, prawdopodobnie najszybciej to będzie. Także tak to. A tymczasem czwórka. Jadę. Można? Można. Kurtyna w górę. Nie wiem, 10, 15, no dobra, 15 minut, bo jeszcze dokumenty. Tyle trwał cały załadunek tego ładunku, który właśnie podjąłem w Sosnowcu. Także jest 13.30. Ja tu byłem 13, coś tam, coś tam. Dobra, pan się podstawia. Weryfikacja, weryfikacja. Rampa numer 20. Podjechałem pod rampę. Myk, myk, myk. Jeszcze te 4 palety. A właśnie, jeszcze kurde gość. Mówię, to ja może wezmę. Dobra, dobra, pan sobie tutaj stoi. Ja wszystko zrobię. Wyciągnął te palety. Załadował mój towar, ten co tutaj zabierałem. Włożył mi z powrotem te palety. I już. Proszę zamknąć, zabezpieczyć. Dokumenty już przynoszę. Dziękuję, do widzenia. Można. Kuźwa, takiej firmy się szanuje. Także jadę teraz na załadunek, wróć na rozładunek do Krakusa. Ach, masakra. Coś mi tu kurde dźwięczy i mnie to strasznie da. A, to kask kurtyna w górę. No, także jadę. Hurra, hurra, hurra. 4 palety pozbędzięte się. Pozbyłem się, jadę teraz dalej. Dobra, wszystko już mam. Wszystko, znaczy 4 palet nie mam. Dokumenty podpisane mam, rozładowane. Także jest teraz lepiej, słoneczko świeci, ciepełko się zrobiło, towar zabezpieczony, ten ładunek, który w Sosnowcu pobierałem, wszystko bardzo dobrze, wszystko elegancko, jedziemy. Co prawda tym słońcem długo się nie nacieszę, bo przede mną jest chmura, która będzie mi pewnie towarzyszyć w stronę północną, bo jadę do Morąga, tak przypomnę tylko, jakby ktoś nie pamiętał. I tyle. Także można teraz lecieć, jechać, zapnać. Dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, 16 dzień października, Morąg. Morąg i od razu na Orlenie. Byłem już na rozładunku, zostawiłem pieska, bo to miałem na tym paleciaka po prostu przywiozłem. I teraz muszę zatankować. Wszystko się dzieje tak szybko, że aż mi się podoba. Napisałem do pani spedytorki, rozładowane, super, bo już coś mam. No i teraz czekam na informację, co to będzie. Ho, kosmetyki, właśnie teraz widzę, że coś przyszło, także ja dokończę tankować i lecę dalej. Zarąbiście. Czekamy. Sprawa jest następująca, drudzy moi, że aktualnie przyjechałem do Iławy na załadunek. I teraz tak. Która jest godzina? 10.22. Ja tutaj byłem o godzinie 9.25. To na razie godzinę czekam. I sukces jest taki, że 10 minut temu pozwolili mi się podstawić pod rampę. Pod rampami nie ma żywej duszy. Nie mówiąc o tym, że nie ma żadnych samochodów do załadunku. Ale na coś czekam. Znaczy na coś, na załadunek. Tyle tylko, że nie wiem, czy oni mają towar niegotowy, czy coś innego. No ciężko mi jest powiedzieć, o co kaman, bo nikt ani do mnie nie podchodzi, ani ten tego, tylko gościu przyszedł. Proszę się podstawić pod rampę i poszedł. Uciekł w sumie. Że nie wiem. Czekam. Już sobie wziąłem szyby, umyłem i tak dalej, więc wykorzystuję sobie ten czas. Zobaczymy. Co to z tego będzie? Nie wiem. Potem jadę. No, na szczęście daleko nie mam. Mam do mnie jakieś 250 km do przejechania. A więc jeszcze jest trochę tego czasu. Aczkolwiek mogliby cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, kurde. Gościu,
czekaj, jeszcze musisz poczekać godzinę, dwie, pięć. No tfu, piątek dzisiaj, jakie pięć, kuźwa, mać. Mogliby już się odezwać. O, poczta jedzie. Ciekawe, czy do niego też ktoś wyjdzie. Nie, to tylko szlaban. Myślałem, że już się rampa otwiera. Okej, no dobra, no co, no... Czekamy. Szczekamy. Zobaczymy. A, on do biura pojechał. Takiemu to dobra. Okej, udało się. Teraz tylko wyjechać. I tyle. A, jeszcze Lidla po drodze zahaczyć. Bo dzisiaj promocja jest na browarka. Kupujesz 8, płacisz za 4. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Nie wiem, czy koleś będzie mi widział, czy on jeszcze do mnie chce tu podejść po coś, bo nie za bardzo kumamy tutaj tej procedury wyjazdowej. No ale nic. Dobra, zobaczymy. Na razie czekam na otwarcie bramy. Oj, lokalsami i coraz bliżej celu, coraz bliżej. Teraz pytanko, jak to pójdzie? Posłuchajcie, więc tak, sprawa następująca, ja już... Aj, kurde mać. Za szybko jedzie tym Audi w piździec. No ale trudno się mówi. To jest ograniczenie patałachu. Ale mu pojechałem, nie? Aż mu głupio się zrobiło. Teraz tak, ja już jestem, właśnie minąłem Przasnysz. Jadę na skróty, bo już z siódemki zjechałem tutaj na te boczne dróżki. Przebijam się do Wyszkowa i z Wyszkowa do tego Karpina, gdzie mam rozładunek. Wszystko na razie idzie zgodnie z planem takim, jak ja sobie zakładam. I mam nadzieję, że tak już zostanie do końca dnia, ponieważ nie chwaliłem wam się, ale ja już mam poukładanie dzień do końca. I w poniedziałek gdzieś jadę. Gdzie, tego nie wiem. Wiem, że co będę ładował, gdzie będę ładował, ponieważ dostałem informację pod tytułem: tu masz numer telefonu, to zadzwoń, wszystkiego się dowiedz. No to zadzwoniłem. I załadunek mam w Józefowie, czyli niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Pan powiedział, że do 18 mam czas, żeby przyjechać, aczkolwiek jak się spóźnię, to się nic nie stanie, bo ja mieszkam na miejscu, więc spoko, luzik. Będziemy ładować jakiś aluminiowe profile i tyle. No. Nie czujesz, jak rymujesz. W każdym razie z tym będę jechał, ale właśnie nie zdążyłem się go zapytać, bo był zajęty, gdzie będę z tym jechał, więc jak już zajadę, to dopiero wtedy będę wiedział, gdzie będę z tym jechał. Ale na tą chwilę jest tak, że muszę rozładować jedno. Zazwyczaj w tej firmie, do której teraz jadę aktualnie, nie ma problemów. No i tego muszę się trzymać, że teraz jak zajadę, to też nie będzie problemu. I wezmę to, rozładuję szybciutko, potem szybciutko pojadę na załadunek i następnie już pojadę do domu. A dlaczego się tak spieszę? No bo piątek jest, proste. A przy okazji chcemy jeszcze zrobić dzisiaj z małżonką zakupy standardowe, jak co tydzień. Robimy zakupy co tydzień, na cały tydzień, tak że będziemy chcieli. A że dzisiaj jest taki jeden kupon na aplikacji, tam gdzie kupujemy, czyli w Lidlu, że kupujesz 8 bronxów, a za 4 płacisz. Można, szacun. Także zakupimy sobie 8 browarków, a za 4 zapłacimy. A przy okazji się zrobimy inne zakupy, znaczy inaczej może. Zakupy będziemy robić, a przy okazji weźmiemy tego browara. Może tak. Kurde, bo jeszcze pomyślicie jakieś, nie wiadomo, jakieś rzeczy na mój temat. O kurde. I tak już niektórzy myślą. Czym za bardzo się nie przejmuję, no ale trudno. Każdy ma prawo do swojej opinii. Tak, to by było tyle mojego wywodu, a tymczasem właśnie trzeba jechać. A ja kończę oglądać Adaśka. Bo tak sobie jadę i teraz sobie go oglądam. Kurde, w moich terenach był. Ha! Czyli tutaj konik stary, konik nowy, zakręt i w ogóle i tak dalej. Kozacko. No, to by było na tyle. No i kończymy ten tydzień. Nie żartowałem, jeszcze mamy załadunek. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że nie zawiodłem się na tej firmie. Musiałem tylko poczekać, aż jednego busa załadują i wtedy mnie rozładowali.
Także ogólnie wszystkiego razem łącznie, czekajcie, 27 minut. Dokładnie z zegarkiem w ręku. Musiałem swoje niestety, bo wiadomo, że są wszystkie kolejki są i tak dalej. To nie jest tak, że czekają na mnie tutaj z chlebem i solą i szampanem. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. No i prawie koniec, bo jeszcze tylko jeden mały załaduneczek, o którym mówiłem, bo zadzwoniłem do tego pana, ten pan mówi spoko, nie ma luz, proszę sobie przyjechać na spokojnie i tak dalej. No jeszcze się do tego wszystkiego rozpadało, ale trudno się mówi. Także w tych oto, tak samo jak w poniedziałek zaczynałem, w deszczowych okolicznościach. I to notabene w tych samych mniej więcej okolicach, bo niedaleko przecież woziłem tam i z powrotem. Bo tutaj jest kurde za Wyszkowem w stronę Wołomina, a wtedy byłem pod Wołominem. Zielona Kobyłka, dokładnie. Tak, Kobyłka. No, także tu są te mniej więcej rejony. No i tak samo kończę ten tydzień, czyli deszczowo. No cóż, zdarza się. Jadę, bo jeszcze załaduję. Ojejku, co mogę wam powiedzieć? Podsumowanie. Kilometry. 3080 dokładnie kilometrów jest. Co mogę powiedzieć? Piątki są fajne, super. Oczywiście na samym końcu musiało się spieprzyć. Także sprawa wygląda następująco, że zajechałem do Józefowa po ten towar. Okazało się, że oni tak połowicznie to przygotowali. W ogóle zostawili jakąś ramę, która miała 2,90 na 2,80. No to nawet przy podniesionym dachu to nie ma szans na to, żeby to w ogóle załadować. Bo oni w ogóle spodziewali się samochodu 8-paletowego. Okay. Ale bez zabudowy, czyli tam wiesz, wpieprzasz, dachu w ogóle nie ma, wszystko do nieba, może lecieć i tak dalej, bo to jakieś pierdoły, jakieś ramy właśnie i tak dalej, więc masakra. No i mają teraz kombinować, no bo przecież tak, moja pani szpedytorka już wzięła następne zlecenie w Małopolsce, no troszeczkę się z czasem przeliczy, bo żeby zrealizować to, co ona chciała, to ja bym musiał wyjechać w niedzielę. A takiej opcji nie ma. Przykro mi, niestety. Dupa. Także tak mniej więcej się piątek kończy. Mam to w głębokim poważaniu. Idę właśnie do domu, bo już jestem na osiedlu. I wypoczywam. A w poniedziałek abarot. Znaczy nie, przepraszam, jutro muszę pojechać. No, jutro jeszcze mam kurwa załadunek, bo oni będą to od samego rana od 6 czy tam 7 rozkręcać, żeby to mi weszło. I muszę tam na 9 pojechać, 9 po 9. Załadować i tak dalej, no i potem jeszcze do szefa pojechać. Właśnie żona dzwoni. Także trzymajcie się, cześć i do przyszłego tygodnia.